Cześć wszystkim, witam was serdecznie na kanale RetroStrefa, a dzisiaj zajmiemy się takim właśnie urządzeniem do konsoli Nintendo Wii. Miałem ochotę, prawda, pograć w takie gry tak zwane na szynach, tak? Czyli gra prowadzi cię przez kampanię, a ty tylko jesteś skoncentrowany na strzelaniu do różnych tam obiektów, tak? Na dzień dzisiejszy na te nowsze typy telewizorów tylko i wyłącznie możecie używać właśnie tego typu urządzenie, prawda? No tamte stare gany, light guny, prawda? Czy to z PSX-a, czy to z Nintendo, no niestety nie działają na nowszych telewizorach. Musisz mieć, prawda, telewizor CRT, żeby to mogło jakoś tam funkcjonować, tak? Na dzień dzisiejszy, proszę bardzo, taki właśnie pistolet do Nintendo Wii ja sobie zakupiłem w CEX-ie. No i właśnie chciałbym wam pokazać, jak się właśnie tą broń zagłady, prawda, montuje, tak? Jak sami widzicie, mamy tutaj taką przegrodę. To jest, prawda, dla naszego kontrolera, tak, tego podłużnego. I tutaj tak samo, możecie się przypatrzeć, wkładamy nasz drugi kontroler, tak? Czyli tak zwany ten nunchuck, ponieważ to się tak nazywa, prawda, przy konsoli Nintendo. Ja wam pokażę, prawda, jak to się właśnie podłącza to wszystko. Ja sobie tutaj to wszystko przygotowałem. Proszę bardzo. Pierwszy kontroler, jaki podłączymy, to jest właśnie to. To jest taki właśnie śmieszny kontroler do Nintendo Wii, prawda? Możecie pilotować to w taki sposób, grać w taki właśnie sposób, jeśli chodzi o używanie tego kontrolera. Możecie też tak samo przekręcić go w taką właśnie stronę i używać to jak taki ręczny kontroler, taki zwykły, tak? Proszę bardzo, bierzemy ten kontroler, ładujemy go, wsuwamy go właśnie w tą stronę. Proszę bardzo, ja wam to pokażę. Wsuwamy go tutaj. Zatrzaskuje się. No i proszę bardzo, tak właśnie wygląda po podłączaniu pierwszej części kontrolera nasza broń. Jest już dosyć, prawda, ciężka. Już to nie jest taki kawałek, prawda, śmiesznego plastiku. Tak samo kiedy klikasz spust, zaczyna reagować. Teraz, prawda, podłączymy sobie ten kontroler. Ten kontroler służy nam do chodzenia, prawda? Czyli jeżeli mierzymy, prawda, do kogoś, mamy możliwość tak samo chodzić, tak? Możemy sobie, prawda, ruszać kamerą dokładnie. Tym możemy przyciskiem sobie przeładowywać broń, tym tutaj jakiś jest dodatkowy przycisk, no w różnych grach do czegoś innego służy. No my aktualnie teraz się zajmiemy podłączaniem tego kontrolera, proszę bardzo, do tego właśnie karabinu, tak? Tu jak sami widzicie, mamy do tego miejsca, tak? Po prostu wsuwamy. Zademonstruję wam to, proszę bardzo. Tutaj taką zaślepkę odsuwamy. Proszę bardzo. Jest, wsunęliśmy to. Proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. Teraz tylko tą zaślepkę zamykamy. I proszę bardzo, tak wygląda kontroler po włożeniu jednego urządzenia, jak i drugiego. Tak wygląda nasz karabin. Już jest dosyć ciężki, całkiem fajnie to wygląda. Trzymamy to w taki sposób, tak? Tutaj sobie ruszamy. Tu możemy sobie przeładowywać, tu możemy sobie przypisać ten klawisz do jakiejś tam opcji. No i tutaj oczywiście spust, tak? To wszystko fajnie działa. Co z tymi kablami? Co my robimy właśnie z tymi kablami? Możemy je oczywiście elegancko schować, tak? Dokładnie tutaj. Sobie to wyjmujemy. Jak sami widzicie, mamy tutaj możliwość, prawda, przyczepienia tego właśnie kabla. To samo właśnie zrobimy, proszę bardzo, w taki sposób. Żeby nam ten kabel się po prostu nie ciągnął, co nie? O to właśnie tutaj chodzi. Fajnie zostało właśnie to przemyślane, żeby to po prostu ukryć. I proszę bardzo, jakoś udało nam się, prawda, to zamknąć. Wisi nam tutaj ten kabelek, ale on nam się jeszcze, prawda, oczywiście przyda, ponieważ musimy te dwa kontrolery, ten właśnie i ten drugi, jakoś, prawda, ze sobą połączyć, żeby to wszystko, prawda, elegancko działało. W takim razie wsuwamy kabel, proszę bardzo. Ten właśnie kabel wsuwamy do tej dziury. Proszę bardzo, jest to wszystko elegancko już podłączone.
takim razie jest to już gotowe, tak, do działania, tak? Już w takim momencie możemy, prawda, używać ten kontroler już do strzelania, prawda, w jakichś naszych ulubionych grach. I oczywiście ja wam się pochwalę, jakie gry zakupiłem, prawda, żeby używać tego właśnie karabinu, tak? Pierwszą grą jest The House of the Dead, druga część i trzecia część na Nintendo Wii, proszę bardzo. Tak to właśnie się prezentuje. Śmieszne, prawda, pieniądze, prawda, za co dałem, była okazja, dlatego tą grę sobie wyrwałem. I na pewno się ta gra oczywiście przyda, przetestujemy sobie to tak samo na kanale któregoś pięknego dnia. Drugą grą jest Resident Evil, proszę bardzo, The Dark Side Chronicles. Tą grę sobie tak samo zamówiłem, prawda, z Amazonu. Proszę bardzo, tak się, prawda, to prezentuje. Tak samo sobie to przetestujemy. Powiem wam, że całkiem fajnie zostało to ta gra oceniona. Też ciekawości, prawda, sobie w tą grę zagramy. No i tak samo Resident Evil 4, prawda, klasyk, prawda? Jak sami doskonale wiecie, mam tego Residenta na GameCube'a. Tak samo chciałem mieć na Nintendo Wii, dlatego że masz tu opcję korzystania właśnie z tego guna, z tego karabinu i możesz ładować do zombiaków ile chcesz. To są te gry, które zakupiłem dla tego właśnie karabinu. Pokażę wam jeszcze jeden motyw, który Nintendo nie przemyślało, ponieważ doskonale wiecie, że strasznie dużo jest tych akcesoriów właśnie na tą konsolę, właśnie tego typu jak karabin, czy na przykład, nie wiem, rakieta tenisowa. Strasznie dużo jest takich właśnie akcesoriów, które Nintendo wydało, ale nie przemyślało właśnie, co najczęściej gracze potrzebują w czasie korzystania właśnie z gier, w czasie grania w takie gry, prawda? Ja wam pokażę, do czego służy ten kontroler, jak i ten kontroler, prawda? Taki fajny patent, prawda, wymyśliłem. Ja wam za chwilę to pokażę. Zawijam te gry, prawda? I okej. Okay. W takim razie rozłączamy to. I teraz tak. Mamy te urządzenie. Mamy te drugie urządzenie, ten pilot. I będzie nam potrzebny... I będzie nam potrzebna... Kawałek taśmy. Szklanka. Proszę bardzo. Te urządzenie bierzemy do szklanki. Oby mi tylko taśmy starczyło. Proszę bardzo, pierwszy kontroler mamy już zrobiony. Bierzemy go, prawda, z boku, stawiamy. I teraz zabieramy się za drugi kontroler, prawda? Już do tego wziąłem sobie, przygotowałem. Proszę bardzo. Angielski napój, tak? Bud Light. Proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. I to robimy to samo, tak? Doskonale robimy to samo. Patrzcie. Teraz tak, mamy te dwa kontrolery, tak? Ja sobie odsunę trochę to. Mamy teraz te dwa kontrolery i musimy to oczywiście podpiąć, tak? Podpinamy to, prawda, pod ten kontroler. Robimy to właśnie w taki sposób, tak? Ten sam jak przy tym karabinie. Proszę bardzo. Podłączamy. Aż się kontrolki zapalą. I teraz co? Mamy podłączone dwa kontrolery. Ładujemy to w taki sposób. Piękna sprawa. Zasięgu nie gubi, jak sami widzicie, wszystko jest elegancko podłączone. Prawda, wam jeszcze pokażę ten drugi kontroler, przecież kurde, ja wam tutaj nie pokazuję, proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. Czyli tym sterujemy, nie? A to jest nasz, prawda, zasięg, tak? Nie możemy zgubić zasięgu, prawda? I jak sami widzicie, bierzemy to właśnie w taki sposób, łapiemy to w
takim tutaj sterujemy. Proszę bardzo. Klikam ten przycisk, tak? I to automatycznie... automatycznie działa, tak? Świetna sprawa. Wypróbujcie to w domu. Takie kontrolery, takie tak naprawdę można i samemu zrobić w domu, jak sami widzicie. Bardzo prosta instrukcja. Dobra, to był taki właśnie dodatek do tego filmu. W takim razie dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich materiałów na moim kanale. W takim razie trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!